Tak naprawdę ten projekt da się spokojnie skończyć nawet i w jeden dzień, ale ja po prostu sobie uśredniłam wyniki osób, które zdecydowały się go podjąć. Więc jest taka jedna książka, o której dosyć często wspominałam na tym kanale. Z książki Betty Edwards pod tytułem Rysunek odkryć książki Betty Edwards, o której niejednokrotnie wspominałam już na moim kanale. O rysunek odkryj talent dzięki prawej półkuli mózgu. Rysunek odkryj talent dzięki prawej półkuli mózgu. Rysunek odkryj talent dzięki prawej półkuli mózgu. Ale stop! Zanim wyłączysz ten filmik myśląc sobie, dobrze, to już znam, to spieszę wyjaśnić, że tym razem mowa o czymś zupełnie nowym. O nowo wydanej książce z ćwiczeniami tej samej autorki, która wreszcie tę dosyć skomplikowaną teorię przekłada na praktykę. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co zawiera ten kurs dokładnie i muszę powiedzieć, że poznałam całkiem sporo osób, które osobiście ręczą za jego skuteczność. Więc jeżeli jesteście ciekawi, na czym to wszystko polega, to zapraszam Was do oglądania. O tym słynnym na cały świat podręczniku ja po raz pierwszy usłyszałam jeszcze chyba zanim zaczęłam prowadzić kanał na YouTube. Pamiętam, że było to na Węgrzech. Osoba, która mnie gościła, kiedy usłyszała, że bardzo lubię rysować, pokazała mi podręcznik. Innymi słowy, po raz pierwszy książkę Betty Edwards widziałam w wersji węgierskiej, co jest ciekawe. I pokazywała mi ta osoba również swoje rysunki przed i po. I dla mnie, jako dla osoby, która już wtedy pisała bloga o rysowaniu, to był hitowy temat. Postanowiłam nawet o tym napisać jakiś artykuł, zgłębić to wszystko. Później, już w czasach YouTube, kiedy już działałam aktywnie w ogóle w mediach społecznościowych, coraz więcej osób podsuwało mi tą książkę i to były osoby zupełnie niezależne od siebie. I wszyscy pokazywali mi swoje prace. Dla mnie to było tak fascynujące, że zdecydowałam się przekazywać tą dobrą nowinę dalej. Kiedy sama nie umiałam komuś wyjaśnić tych wszystkich procesów, które zachodzą w mojej głowie podczas rysowania, no po prostu odsyłałam ich troszeczkę z lenistwa do książki właśnie autorstwa Betty Edwards. Innymi słowy, przekazywałam tą dobrą nowinę dalej i właśnie z tego powodu jestem szalenie szczęśliwa, że mogę być patronem kolejnego podręcznika autorstwa Betty Edwards, czyli książki z ćwiczeniami. To znaczy, duchowo ja zawsze byłam patronem jej książek, ale teraz mogę wreszcie powiedzieć, że jestem także tak bardziej oficjalnie. Ta książka mnie fascynowała, bo w przeciwieństwie do innych podręczników miała bardzo dużo tekstu, a bardzo mało obrazków. Prawie zero praktyki, za to niesamowicie dużo teorii. Teraz obrazków i ćwiczeń jest bardzo dużo. Znajdziecie tu dodatkowo miejsce na swoje rysunki, żeby nie trzeba było szukać dodatkowej kartki. I wreszcie ktoś padł na pomysł, by dołączyć do podręcznika wspominany w nim wizjerek, który jest potrzebny i który trzeba było samodzielnie wykonać i którego pewnie nikt, poza mną, nie zrobił. A teraz jest dostępny. Zacznijmy może od tego, że tym razem tytuł podręcznika jest dość mało oryginalny, ale za to strony są na wygodnej spirali. Pierwsze i zarazem ostatnie ćwiczenie polega na narysowaniu m.in. autoportretu i dzięki temu będziemy w stanie zweryfikować, co faktycznie udało się osiągnąć. Te rysunki przed i po wyglądają naprawdę imponująco i pewnie sama wątpiłabym w ich prawdziwość, dlatego że pracowałam zawodowo w marketingu i ja po prostu wątpię zawsze, tak z zawodu wątpię, ale widziałam te rysunki także na żywo u osób, które mi je pokazały. Książka zawiera 40 konkretnych, dokładnie opisanych ćwiczeń, które krok po kroku przeprowadzają przez podstawowe umiejętności rysownika, czyli postrzeganie krawędzi, postrzeganie przestrzeni, postrzeganie proporcji i perspektywy, czyli zależności, a także postrzeganie światłocienia i postrzeganie całości. Ćwiczenia te mają na celu przestawienie naszego umysłu z jednego trybu myślowego w drugi. Ale zanim ktoś mi napisze w komentarzu, że teoria półkul mózgowych jest nieaktualna, to ja go uprzedzę i w opisie tego materiału podlinkuję artykuł pisany przez specjalistę dotyczący całej tej historii, teorii podziału mózgu na dwie półkule. I innymi słowy, w dużym skrócie dla mniej ambitnych streszczam, że chociaż faktycznie teoria dominującej i niedominującej półkuli jest przestarzała, to teoria trybów myślowych, która generalnie jest bazą do całego podręcznika Betty Edwards, jest jak najbardziej prawdziwa i aktualna i to
wszyscy jesteśmy w stanie poczuć. I właśnie włączyła mi się lodówka. Chwila. No ja cię przepraszam, że cię muszę wyłączyć, ale nagrywam, no. Kwarantanna narodowa, dzień 382, gadam do sprzętów domowych. A jak u was? Wracając, zanim przystąpimy do dyskusji na temat półkul mózgowych, teorii trybów myślowych i tych wszystkich naukowych podstaw tej teorii, to tak jak mówię, zachęcam do zapoznania się z literaturą naukową, bo ja się zapoznałam. Na przykład. W podręczniku dochodzimy nawet do takich bardzo skomplikowanych rzeczy do przerysowania, udowadniając uniwersalność tej metody. A ja w tym momencie chciałabym coś serdecznie doradzić. Jeżeli zdecydujecie się wykonać którekolwiek z ćwiczeń, to przeczytajcie zasady bardzo dokładnie. Jak wspominałam, każde z tych ćwiczeń jest opisane dość obszernie i ma dosyć obszerną instrukcję obsługi, a ja polecam po prostu zapoznanie się z nim dokładnie i dokładne wykonywanie poleceń, bo na tym to wszystko polega. No dobrze, to tyle na dziś teorii. Was zapraszam do praktyki, a teraz może przejdziemy do tradycyjnej części programu, czyli do Q&A. Jak zwykle przypominam, że jeżeli chcielibyście zadać mi pytanie, to wystarczy napisać je pod najnowszym odcinkiem z literką P w nawiasie kwadratowym, żebym wiedziała, że jest to pytanie do odcinka, a nie takie, na które mam odpowiedzieć od razu. Okej, czytam pytanie od Eleny. Czy będzie można nawiązać z Tobą kontakt w sprawie wyjazdu do Nowej Zelandii, żebyś pomogła takiej zagubionej osobie ogarnąć wyjazd marzeń? Wow, to mi przypomniało, że kiedyś się podróżowało. Na razie z tego, co mi wiadomo, to do Nowej Zelandii wjeżdżać nie wolno, bo oni są odcięci od świata ze względu na wiadomo co, ale jeżeli granice się otworzą, jeżeli ktokolwiek będzie planował jakikolwiek wyjazd, to oczywiście można się do mnie w tej sprawie odezwać, tylko polecam pisać na różne media, Instagrama, Facebooka, komentarze, ponieważ mam zawaloną skrzynkę pocztową, właściwie każdą skrzynkę mam dosyć zawaloną wiadomościami, więc po prostu próbujcie do skutku. Jest to odpowiedź nie tylko dla Eleny, ale dla każdego w tym momencie, kto to czyta. Czy filmy będą się pojawiać regularnie, czy raczej w kratkę? Zawsze w kratkę. Ja nagrywam filmiki wyłącznie wtedy, gdy mam na to ochotę, czas i wenę. I po prostu system nagrywania regularnego na mnie nie działa, bo wiedząc, że mam nagrać filmik w konkretnym terminie, prawdopodobnie jego jakość byłaby mocno pogorszona w moim przypadku. Nie chcę być taką, wiecie, fabryką, która działa pod terminy. Dlatego kiedy przychodzi mi do głowy jakiś fajny pomysł, to go realizuję, a jeśli nie, to staram się nic na siłę. Czy twój obraz malowany farbami olejnymi już wyschnął? Nie dotykałam, ale myślę, że tak. Czy mogłabym narysować twój portret z jakiegoś zdjęcia z Instagrama i opublikować go na swoim Insta? Tak, zupełnie nie mam nic przeciwko, ja nawet te rysunki umieszczam na swojej stronie internetowej. Zostało mi 20 sekund nagrania, więc jeżeli lubicie elfy albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. A nie, jeszcze 10 sekund, to zdążę powiedzieć cześć. No, to w dzisiejszym odcinku już wszystko. Cześć.